Trenerze, jak pan przyjmuje fakt, że w 15 meczach ligowych plus jeden pucharowy GKS wygrał tylko dwa razy? Czy jest to dla pana jakaś porażka, czy motywacja? Więcej na pewno motywacja jak porażka, bo gdybym rzeczywiście gdzieś tutaj pracował któryś sezon, to wtedy ogromna porażka. Natomiast jestem, mówię, dwa dni w zasadzie z dojazdem tutaj, także jest to dla mnie ogromna motywacja do pracy, bo coraz bardziej poznaję i zdaję sobie sprawę, jakie są oczekiwania. Co złożyło się na tak, no mimo wszystko słaby wynik punktowy? Czy to jest kwestia umiejętności drużyny, pana jakichś trenerskich błędów, czy jeszcze innych rzeczy? Nie, wydaje mi się, że od jakiegoś czasu w GKS-ie zapomnieliśmy o tym, że trzeba budować. Że przyjmieliśmy jakby za naczelny fakt taką rzecz, że nam się należy tutaj w Katowicach, że na pewno będzie dobrze, bo jakby miejsce, jakby historia jakby obligowała do tego, że na pewno będziemy w samym czubie. I być może zdecydowaliśmy się na taki trochę ryzykancki, zbyt może nawet na samym początku ryzykancki manewr, że ta drużyna dzisiaj została w taki sposób przemeblowana, a nie inny. W taki sposób, że zdawaliśmy sobie sprawę, że gwiazd tutaj takich pojedynczych nie będzie, bo wydaje mi się, że jeden czy drugi zawodnik tej drużyny by nie zbawił na tyle, żeby ona dzisiaj była zdecydowanym liderem tej ligi. Czy podczas obozu na Węgrzech, podczas okresu przygotowawczego mówił pan, że tonował pan nastroje związane z awansem, z tym balonem, natomiast czy spodziewał się pan, że może to aż tak wyglądać w końcówce rundy jesiennej? Chyba nie spodziewałem się, że będziemy mieli tak mało punktów, ale spodziewałem się, że na pewno będziemy każdy mecz musieli wyszarpać rywalowi każdy jeden ten punkt. I szkoda, tego żałuję na pewno w tej rundzie, że w wielu tych meczach, kiedy powinniśmy na pewno te punkty zdobyć, nam się te punkty po prostu zdobyć nie udało, bądź też zdobyliśmy tylko jeden. I jeżeli dzisiaj byśmy mieli tych punktów ciut więcej, czy może o wiele więcej, to by się łatwiej nam rozmawiało. Tylko znowu, jakbyśmy mieli o wiele więcej, czy też przypadkiem nie paliłyby nam się głowy, że to powinniśmy być na miejscach 1, 2, 3, 4. Także wydaje mi się, że no, gdzieś tutaj trzeba to wszystko wyważyć, zrównoważyć i tyle. Na pewno uważam, że stać nas było na wywalczenie więcej punktów w tych meczach. Byliśmy bardzo blisko, ale się parokrotnie nie udało. Docierają do pana jakieś opinie kibiców takie merytoryczne, czy może mniej merytoryczne na temat gry zespołu? Czy orientuje się pan? To znaczy, ja jestem sam dla siebie, zawsze tak przynajmniej było, bo jestem człowiekiem tutaj ze Śląska i nic mi w życiu łatwo nie przyszło. Każdy jeden drobny sukces, jaki w moim życiu odnotowałem, to naprawdę ciężką pracę. I tyczy się to nie tylko życia sportowego, ale i normalnego, takiego prywatnego. Także ja sobie zdaję sprawę, że część ludzi może tak, a nie inaczej odbierać naszą grę, natomiast tak jak powiedziałem, ja jestem dla siebie chyba najbardziej surowym recenzentem dla mojego zespołu i zdaję sobie sprawę, że parę meczy nie było rozegranych tak, jakbyśmy sobie życzyli. Ale znowu z drugiej strony wydaje mi się, że nie było tych meczów aż tak wiele, żeby powiedzieć, że ta drużyna w tej rundzie przechodzi w grę. Tak właśnie jeden z tych zarzutów, może porozmawiajmy chwilkę o tych zarzutach kibiców. Zacznijmy od tego, mówi się tak zwany zaciąg Radziąkowsko-Tyski, tak. Czyli praktycznie chyba 7 zawodników z obu tych klubów, z których de facto no, nie mają kibice zarzutów tylko do Tomasza Rzepki i Damiana Kaciczeka, natomiast co do reszty są duże, duże obiekcje. Jak pan to by skomentował? Ja zdaję sobie sprawę, tylko tak jak powiedziałem, my gdzieś na początku jakby tego wszystkiego na pewno też w pewnym momencie chcieliśmy zawodników troszeczkę innych na początku, ale kiedy żeśmy zdali sobie sprawę, że trzeba wybrać jakąś drogę taką, żeby to było zasadne, żeby to było jakby takie ekonomicznie nawet, ekonomicznie spójne, to nie możemy po prostu dzisiaj przesadzić. I stąd też może moja decyzja o tym, że tych zawodników 7 z tego zaciągu Radziąkowskiego, Tyskiego przyszło, ale to są naprawdę ludzie tacy, którym nie można odmówić chęci do pracy i do takiej ciężkiej pracy. To nie są na pewno zawodnicy być może już dzisiaj gotowi do tego, żeby na 100% walczyć o najwyższe miejsca w tej lidze, ale to są ludzie bardzo ambitni i wydaje mi się, że GKS z wielu z nich będzie miał jeszcze duży pożytek. A jeszcze nie było takiego trenera chyba na świecie, żeby trafił na 10 zawodników 10. Komuś po prostu tutaj może po prostu iść bardzo słabiej niż gdzie indziej z tego względu, że to jest też inny klub niż ten, o którym przed chwilą mówiliśmy.
tak jak wszedł do bramki Witold Sabela, na początku zachowywał przez kilka meczów czyste konto. Generalnie nie ma do niego jakichś większych zastrzeżeń, natomiast ilość puszczonych bramek w ostatnich meczach każe się zapytać, czy ma pewne miejsce w bramce i czy ewentualnie Jacek Gorczyca jest gotowy do gry. Tak. Ja właśnie to są te pytania, gdzie tutaj paru na pewno zawodników i parę osób przyzwyczaiło się do tego pewnego miejsca, prawda? Że mamy pewne miejsce, bo mi się należy. I to też ja tutaj zastałem taką rzecz, która właśnie mocno mnie zdziwiła. Nie ma Witek pewnego miejsca w bramce, bo bronił na początku sezonu z większym lub mniejszym szczęściem, ale bronił skutecznie, teraz broni mniej skutecznie i ta rywalizacja między nimi musi być. Ja bardzo żałuję, że nie ma z nami na jakiś czas Krzyśka Kozika, bo to była naprawdę kapitalna alternatywa dla Witka i nie dlatego, żeby mówił, że on jest słabym bramkarzem. Nie. GKS nie jest dzisiaj taki zespołem, że komuś się cokolwiek należy, że to jest pewne miejsce w składzie. Pewne miejsce w bramce GKS-u Katowice, to ma jeden człowiek, jakiego tutaj z nami, to był Janusz Jekła. Reszcie naprawdę dużo brakuje. Chcę powiedzieć, co się stało z Janem Belianczynem, który na początku sezonu był praktycznie przez kibiców nawet oceniany jako najlepszy zawodnik, a teraz w niektórych momentach jest oceniany jako najgorszy, to znaczy spuścił stąd troszeczkę, a często piłka przy nodze jego jest, grozi to stratą. Wydaje mi się, że troszkę za surowa ocena, natomiast Janek rzeczywiście tutaj wydarzyło mu się dużo rzeczy, wiele przypadkowych, które skończyło się automatycznie startą bramki. I on to bardzo przeżywa, bo to jest bardzo ambitny człowiek, ogromny profesjonalista. Człowiek, który sobie z tym wszystkim na pewno da radę. Aczkolwiek nie ma zawodnika takiego, który całą rundę będzie nagle na najwyższym poziomie. Ja spodziewałem się, że Janek będzie zawodnikiem, który będzie decydował o obliczu gry GKS-u w grze defensywnej, ale nie spodziewałem się, że też na nim spocznie tak ogromna rola w kreowaniu akcji w ofensywie. I być może tego na Janka spadło w pewnym momencie za dużo i stąd też na pewno jakaś w danym sezonie, w danym momencie sezonu lekka obniżka formy. Natomiast ja wierzę, że Janek na te ostatnie 5 meczy, które przed nami, wróci do dyspozycji z początku i będziemy tylko mogli mówić o samych superlatywach. A widzi Pan dalej Jana Belianczyna w obronie czy w pomocy? To jest znowu takie pytanie. To jest natomiast uniwersalny człowiek. To jest uniwersalny człowiek, który tutaj wydaje się, że stanowi jakąś jakość. Natomiast cieszy, że wraca znowu do formy po kontuzji napierałka, że po tej długiej przerwie, po jakiej miał Kamiński, też coraz nam pewniej wygląda w tej defensywie. No wobec tego mamy jakieś pole manewru i będziemy się zastanawiali w danym konkretnym meczu, być może też zwracając uwagę na rywala bardziej, gdzie ten Janek nam się bardziej przyda. A czy Adrian Napierała może być już gotowy na mecz z Piastem? No kurczę, ja bym sobie bardzo życzył, natomiast martwi mnie te jego urazy gdzieś ciągłe, które przeszkadzają. Zawodnik doświadczony, który doskonale wie, że najlepiej wygląda na boisku, kiedy ciężko trenuje. Tutaj przerwa prawie dwutygodniowa. No będziemy się przypatrywać. Dzisiaj wygląda jeszcze, tak można by powiedzieć, średnio. No, chciałbym, żeby ten każdy dzień był na tyle mocniejszy, że będziemy pewni, że pomoże. Kolejny zawodnik, do którego kibice mają duże pretensje, to Michał Farkasz. A zwłaszcza połączając go z Janem Belianczynem duet. Jan Belianczyn na środku obrony, Michał Farkasz na prawej. No kibicom serce do gardła podchodziło, gdy ten duet występował na takich pozycjach. No coś dużo powiedzieć. No ja chciałbym, żeby każdy z nich grał tak, żeby kibice byli z tego zadowoleni. Mnie niekiedy też gra Michała nie pasowała, bo wiem, że to bardziej wartościowy zawodnik niż to, co na razie pokazał tutaj na Bukowej. No, nie ma co usprawiedliwiać ani Michała, ani nikogo z nas. Po prostu wielokrotnie trzeba grać lepiej, skuteczniej i tutaj się zgodzę. No, Michał powinien grać lepiej.